Siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie z tej strony Yuken. To kolejny odcinek z Euro Truck Simulatora. Drugi odcinek z Truckers RMP, czyli z wersji multiplayer tejże gry. I postanowiłem moi drodzy, że nagrałem pierwszy odcinek, który też dziś wrzucałem na kanał, moje pierwsze wrażenia, i stwierdziłem, że brakuje mi tam graczy, ale jak ruszyłem głową, to przecież padło mi szybko na myśl, że teraz pewnie wszyscy robią zlecenia świąteczne, więc wpadłem na ten właśnie pomysł, że pojedziemy sobie ze zleceniem do Świętego Mikołaja. Ja wiem, że już kilka tych zleceń na kanale było, ale wpadłem po prostu na pomysł, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest, czy ci... Tutaj ktoś się wpakował w... To była miła przejażdżka. Coś, także chciałem sprawdzić, czy ci gracze faktycznie wszyscy w tej chwili jadą do po prostu Świętego Mikołaja, i chciałem zobaczyć, jak ta wioska Świętego Mikołaja będzie wyglądała, jeśli tam będzie właśnie dużo graczy, czy będą tam jakieś korki. Chciałem to po prostu sprawdzić, bo może się okazać, że faktycznie będą tam, moi drodzy kochani, same korki. No dobra, i co ja mam zrobić? Wciskam te. Dobra, okej. Okej. I teraz tak, teraz mapa. Mapę fajnie zrobili, jak widzicie, w tym Truckers MP. No tu chyba będziemy mieli najbliżej. Już nie będziemy tam nie wiadomo, gdzie jechali. Słuchajcie, także chcę sprawdzić po raz kolejny ten Truckers MP, wersję online, czy faktycznie jest tak, że wszyscy tutaj jadą. Także zobaczymy, czy wszyscy jadą do Świętego Mikołaja. Jeżeli tak, no to przekonamy się, moi drodzy kochani, jak to tam będzie wyglądało, jeśli u tego Świętego Mikołaja będą korki. No jestem tego bardzo ciekaw. Już tutaj jak do Budapesztu się przeniosłem, a też odpowiadając na pytanie, dlatego się teleportowałem, aby po prostu jeszcze tam dołożyć cegiełkę do celu społeczności, bo Budapeszt jeszcze nie ma tego niebieskiego płatka śniegu, a więc stwierdziłem, tam niewiele brakuje do 1000 wszystkich zleceń globalnych, więc stwierdziłem, że dołożę cegiełkę, aby ten cel społeczności został jak najszybciej zaliczony. Ale no przy okazji chcę się oczywiście przekonać, jak po teleporcie do wioski Świętego Mikołaja będzie to wyglądało, czy tam faktycznie wszyscy gracze są. Także zobaczymy, widzowie. Zobaczymy. Jest to mój drugi kurs tak naprawdę w Truckers MP i jakby poza odcinkiem takich kursów też nie robiłem, a więc jest to też takie przetarcie troszkę szlaków. Pierwszy kurs to był totalnym przetarciem szlaków i tak jak mówiłem, brakowało mi tam graczy, więc teraz pewnie tych graczy będzie pod dostatkiem. I skoro wszyscy robią wioskę Świętego Mikołaja, no to będą tam niezłe korki. Jestem tego najbardziej, widzowie, ciekaw, co tam się może u Świętego Mikołaja przydarzyć. Jakim tempem będziemy się poruszali, skoro tylu graczy będzie. Oj, troszkę prędkość przekroczyłem. Bywa, trudno, o 10 nie chodzi. Z tą prędkością to wiecie, ważne, że jadę bezpiecznie. Słuchajcie, ważne, że jadę bezpiecznie, o trochę prędkości nie chodzi. Tutaj patrzę na mapę, bo sprawa jest taka, że nie ma ruchu samochodowego, także w tym momencie to zatrzymywanie się na ustępach pierwszeństwa jest takie troszkę, wiecie, do przemyślenia. Natomiast na mapie widzicie graczy, co na pewno jest fajne. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, ilu graczy będzie u Świętego Mikołaja. Dowiemy się o to już niedługo, już za chwilkę, bo mamy niewiele nam zostało do tego portalu. I się będziemy teleportowali do wioski Świętego Mikołaja, do Santy Klausa.
Nawet nie zwróciłem uwagi, słuchajcie, co my tu wieziemy. Wybrałem po prostu pierwsze, lepsze zlecenie, chyba jedyne dostępne. Po naczepie, na której są narysowane jakieś czekoladki, no to domyślam się, że pewnie jedziemy do fabryki czekolady. Tak mogę się domyślać, ale nie mam pewności, bo tak jak mówię, nie sprawdzałem. I właśnie to, co mówiłem wam w ciekawostkach odnośnie wioski Świętego Mikołaja, teraz będziecie mieli okazję się przekonać. Mamy połowę baku paliwa. No i zobaczycie, że przeniesiemy się do wioski Świętego Mikołaja i bak paliwa się nam napełni. Te wszystkie ciekawostki odnośnie ogólnie eventu świątecznego są nagrane na kanale. Jest specjalny odcinek, także jak ktoś by chciał się zapoznać z różnymi ciekawostkami, to zapraszam do obejrzenia. W ogóle będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jeśli zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo to też raz, że mnie motywuje do starania się i nagrywania wam fajnych poradników, a dwa, że zawsze zwiększa zasięgi. No i teraz się przekonajmy. Oj, znowu radio, a dobra, muzyczkę mógłbym nawet i włączyć, słuchajcie. Czemu by nie? Widzowie, nie ma najmniejszego problemu. Możemy muzyczkę świąteczną włączyć, bo przenosimy się do wioski Świętego Mikołaja. Jestem ciekaw, już widzę, że tu chyba są faktycznie. Jest, działa, widzowie, działa. Czyli faktycznie gracze tu są, nie myliłem się. Dobra, puścimy gościa przodem. Niech jedzie pierwszy już, jedziemy za nim. O, to będzie jazda, słuchajcie, przy takiej ilości graczy to może być naprawdę jazda. Bez trzymanki. Bo wtedy, słuchajcie, tak beztrosko sobie tu jeździłem. Nie było w ogóle, wiecie, żadnych aut. A teraz muszę naprawdę, o kurde, trzeba się minąć jeszcze z niektórymi. To nie jest to takie hop-siup. No to... To jest dopiero teraz zabawa, kurde, w śniegu, słuchajcie, żeby komuś, kogoś nie poobijać. Tu będzie zabawa dopiero teraz się pomieścić. Korek dla święte. Wszyscy jadą do Świętego Mikołaja, bo przed świętami, żeby zdążyć z prezentami dla dzieci. Ja nie wiem, czy ja tu czegoś nie wywinę, żebym bana nie dostał, słuchajcie. Znaczy w sensie nie wywinę świadomie, bo absolutnie świadomie nie zamierzam nic odwalać, aczkolwiek nieświadomie, nie? Niechcąco, bo jest tu bardzo ciasno. Nie wiadomo zresztą, kto tu ma pierwszeństwo tak naprawdę, bo nie ma żadnych znaków. Ja tu nie widzę żadnego ustępu pierwszeństwa, no ale dobra, puścimy gostka. Dobra, ten skręca, no to możemy jechać w prawo. Jak gostek skręca. Oj, zaczął się korek, moi drodzy. Zaczął się korek, oj. Oj. A ja Volvo jadę, który pod górkę za bardzo nie lubi. Oj. Oj, moi drodzy. Nie no, wyprzedzać nie wolno. Zresztą nawet, słuchajcie, w takim korku to nie. Tam ktoś chyba ma jakąś awarię. No to powiem wam szczerze, podoba mi się to. Będzie ciężko w ogóle, słuchajcie, teraz gościa wyprzedzić, bo ten stanął. Tam się zderzyli kolesie, bo jeden chyba w poślizg wpadł. No i co teraz? Kurde, będę miał wyzwanie, żeby w ogóle tutaj jest taki korek, jak to wyprzedzić, nie? Przy takim... Przez to, że gościu stanął na... Pitniemy sobie. Trąbniemy go. Trąbniemy tam kogoś, widzowie. Podoba mi się to. Oni jakoś tak dziwnie jadą w ogóle. Nie wiem, co tam się dzieje, ale ja nie będę, słuchajcie, tu jakoś za bardzo...
ten z prawej wyprzedza. Nie wiadomo, co, kto tu jedzie, kto tu stoi tak naprawdę, więc... Cholera wie, kto tam stoi. Tamten chyba stoi i blokuje ruch. Ci tutaj niekoniecznie. Rąbniemy gościa. Ten co robi? Poślizg padł, czy co? Czy specjalnie to zrobił? Jak zrobił to specjalnie, to dostanie bana, ale jest też możliwe, że padł poślizg po prostu. Co tu robić teraz, kurde? No, to będzie chyba najdłuższy kurs, słuchajcie, do Świętego Mikołaja w mojej historii. Ja może dla bezpieczeństwa bardziej... Słuchajcie, dla bezpieczeństwa bardziej do prawej powinienem dojechać, bo... Żeby mi tu ktoś nie wpadł w poślizg. I we mnie nie wjechał. Ten jeszcze ma łatwiej, żeby wyprzedzić, bo jedzie bez naczepy. A my musimy z naczepą gościa wyprzedzić. On serio tak na środku drogi stanął? Niby nikt naprzeciwka nie jedzie, to można teoretycznie spróbować. Nie wiem, czemu oni tu stanęli. Jedziecie panowie, czy nie jedziecie? Bo ja nie wiem, co mam robić. Co ja mam robić? Stoją na środku, kurczę, i co? Czemu oni tak stoją? Ten tam jedzie po trawie. Nie rozumiem, czemu oni stoją, nie? Dobra, przejedzie gościu. Uf. Udało się. Nie chcę drogi innym blokować, ale wiecie... Nie rozumiem, czemu oni stoją tutaj. Ten co robi tym manem, kurde. Czemu gościu stoi, słuchajcie, bo ja tego nie potrafię zrozumieć, czemu on stoi. Tak jakby blokowanie ruchu, to też jest, wiecie, złamanie zasad, bo on nie powinien tak stać. Nie rozumiem tego, czemu Gostek stoi. No jedź! Nie czaję, czemu Gostek stoi w ogóle. On podjechać pod górkę nie może, czy co? A ten gdzie mi się wpierdala? Ej, gościu, gdzie mi się wpierdalasz? Kulturalnie jedź, a nie się wpierdzielasz. Nie będziemy następnych puszczać, nie ma. Nauczcie się jeździć. Nie będę nikogo wpuszczać, co ja jestem. Jeżdżą po trawie, słuchajcie, kolesie, co ja będę ich wpuszczał? Wszyscy stoimy w korku. Nie ma. Nie ma wpuszczania. Zaczął się widać gnój, nie? Powinni takich banować, no bo to wiecie, no to jest nie... Nie fajnie. I dzieciaki pewnie się dorwały i... To czemu Gostek do cholery jasnej nie jedzie? Ja tego nie rozumiem. Czemu ten koleś nie jedzie?
muszę pilnować, słuchajcie. Żeby ten mi się tu nie... I tak się pieprzy pewnie i tak. Ale może się uda, że nie. Dobra, ten go puszcza. Kurde, jaki tu jest bajzel, widzowie, nie? Serio, naprawdę. Nie spodziewałem, że tu może być taki bajzel. W życiu bym się nie spodziewał, jaki korek się zrobił, słuchajcie. Wszyscy jadą, dobra, tamten co się wlókł jedzie w lewo na szczęście, kamień serca. Mamy wolną drogę na prawo. Dobra, my jedziemy sobie spokojnie w prawo, kulturalnie. Szkoda, że tu nie ma żadnych znaków drogowych. Nie wiemy, kto ma pierwszeństwo, nie? Nie wiadomo, kto tu ma pierwszeństwo. Prawie po zaspach jeżdżę, bo to jest tak ciasno, słuchajcie. To powiem wam, że jest to dla mnie nie lada wyzwanie, nie? Daleko już nie mam, ale... Do celu daleko nie mam, ale powiem wam... Przez to, że jest to na serwerze, gdzie jest dużo graczy, to troszkę mam stresa, nie? Troszkę mam stresa, bo... Dużo ludzi, dobra. Sobie możemy spokojnie jechać, 63 km do celu. Powiem wam, że żadna trasa ta jeszcze z... świąteczna nie była dla mnie tak powolna, nie? Już pojadę wolno, żebym nie wpadł poślizg i kogoś nie wjechał. Na razie tu na szczęście graczy nie widać żadnych, ale się można, słuchajcie, wszystkiego spodziewać. A mi się rozpędził ten mój tirek. Tam znowu jest dużo graczy. Fajnie zrobili ten tunel taki, no fajnie to jest. Tam jest znowu jakiś korek, kurde. Dobra, już widzimy drogę. Skręć w lewo. Jest ciężko, wiecie, jakby założyć, kto gdzie ma pierwszeństwo, bo... Teraz muszę patrzeć, kurde, jak jest ten. Niby gościu mnie puszcza, a ten tutaj leci. Dobra, wolne. Dziękujemy mu. Powiem wam, że... No miło, dzięki kolego. Nie Polak chyba. Powiem wam, że są emocje, nie? To teraz rozumiem sens tego multiplayera, bo faktycznie są niesamowite emocje, nie? Żeby w kogoś nie wjechać. O, widzę, tu radio też normalnie działa. Ktoś tam coś gada. Nie, my przez radio nie będziemy gadać, bo... na godzinę i wiecie, żeby się zmieścić, nie? Ej, gościu, gdzie mnie spychasz? Trochę byś mógł do swojego. Jedziemy prosto. Mam nadzieję, że mi tu zaraz nikt nie wyjedzie. A jednak. Dobra, na szczęście zahamował. Bo tu przydałoby się na pewno, jakby tu były znaki drogowe, by to ułatwiło, nie? Bo... Domyślnie zasada jest, że jak nie ma znaków, to z prawej strony trzeba kogoś puścić, ale tu widzę, że to tak nie działa. 25 km do celu, może dojedziemy. Jest szansa, że dojedziemy. W życiu bym się, widzowie, nie spodziewał, że taki kurs w Trackers MP może tak długo trwać.
najlepsze, że nie wiem co, przypuszczam, że jedziemy do wioski Świętego Mikołaja, w sensie do fabryki czekolady, ale zupełnie nie mam pojęcia co wieziemy. Chyba jakieś czekoladki albo kartoniki na czekoladki, ale to się dowiemy chyba na końcu. Dobrze, Iwonka, dobrze. Kręcamy w prawo, 11 km do celu, już prawie. No i tu jest na przykład fajne, że na mapie widzicie, jak się ktoś zbliża. O, ten, dobra, już leci gościu szybko, to niech sobie przejedzie. Chyba, że będzie skręcał. Dobra, to po co mi mrugasz, gościu? Już puszczam cię. Widziałem, że szybko jechał, to nie będę mu wjeżdżał, wiecie. Dobra, tak, jedziemy, dobrze zgadłem, jedziemy do fabryki czekolady, tak, bo tutaj jest ta droga na fabrykę czekolady. No, powiem wam, fajne, niektórzy mają ciężarówki, fajna jakaś taka w miarę kulturka jest, ale zawsze jak wszędzie bałwany się jakieś trafią, no to wiadomo. Ale podoba mi się, że są tu jakieś na pewno zasady ustalone. No i tak fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Ten co tam kombinuje, bo cofa coś. Strefa bezkolizyjna, nie wiem w którym miejscu ona się zaczyna. Dopiero chyba jak komunikat dostaniemy, także. Dopóki wiecie, dopóki mi nie wyskoczy komunikat, że wjechałeś w strefę bez kolizji, no to nie będę przez gościa przejeżdżał, bo ten co robi. Już jest strefa bez kolizji? No dobra, nie zauważyłem widocznie. Nie, nie jest strefa bez kolizji. No to gdzie on mi wjechał? Nie jest strefa bez kolizji. No ale to on wyprzedzał, no to on w zasadzie mi podjechał. Bo nie było komunikatu. Dobra, enter. A, stop. Dobra, ja sobie zrobię już, wiecie, na łatwiznę. Bo przy tych zleceniach to i tak nie ma większego sensu. Doskonale. Nie wiem, co się stało teraz z moją ciężarówką, gdzie ja teraz jestem. Kontynuuj. Aha, dobra. No to tyle. No, wiecie co? Bardzo fajnie. Także polecam wam jazdę na Trackers MP właśnie do wioski Świętego Mikołaja, bo tutaj faktycznie coś się dzieje, tych graczy jest sporo i nawet, że staliśmy w korku, to są jakieś emocje. No bo nie możesz nic zrobić, bo zasady są jasne. Z tym wyprzedzaniem to jest bardzo surowo karane banami. Także no tutaj trzeba się mocno sprężać, żeby bana nie dostać. Super, bardzo fajnie, moi drodzy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.